Witam Państwa w magazynie miejskim. Zapraszam na serwis informacyjny. Mariusz Trojan na czele Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Stowarzyszenie Radość otworzyło kolejny sklep z rękodziełem artystycznym. Dębica będzie gospodarzem Mistrzostw Polski Juniorów w siatkówce. Mariusz Trojan został przewodniczącym Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Powołał go burmistrz Mariusz Szewczyk w miejsce Wiesława Ziemby, który pełnił tę funkcję dotychczas. Jak podkreślał w rozmowie z reporterami polskiej telewizji regionalnej PTVR, burmistrz Mariusz Szewczyk o powołaniu Mariusza Trojana na szefa Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Dębicy zadecydowały przede wszystkim względy merytoryczne, doświadczenie zawodowe, znajomość branży oraz praca w Departamencie Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie, gdzie nowy szef Rady Nadzorczej MPC-u jest obecnie wicedyrektorem. Mariusz Trojan to także samorządowiec, przez wiele lat pełniący funkcję wiceburmistrza Dębicy. Dostałem propozycję od burmistrza Dębicy, aby objąć funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej MPC-u i odpowiedziałem na nią pozytywnie, bowiem stwierdziłem, że trzeba pracować dla Dębicy. Jeśli są jakieś podziały, to ponad podziałami. Rada Nadzorcza zgodnie z kodeksem spółek handlowych sprawuje nadzór nad działaniami zarządu, ale także ma wspierać miejskie działania proekologiczne, takie jak m.in. walka ze smogiem czy doprowadzenie do realizacji projektu wykonania odwiertu geotermalnego. Największy projekt, który się właściwie już wydarza i który będzie miał miejsce w tym roku, bo to już jest zatwierdzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, mianowicie badawczy odwiert geotermalny, który na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej się w tym roku w niedługim czasie odbędzie. Jeśli, i to jest ponad 20-milionowa dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska dla miasta Dębicy, jeśli będą odpowiednie parametry, tam te ponad 3 km pod ziemią wody, chodzi o temperaturę, no to będzie świetna sprawa. Wszystkie realizowane inwestycje mają na celu poprawę jakości usług świadczonych dla mieszkańców naszego regionu i wdrożenie technologii proekologicznych zgodnie ze światowymi trendami gospodarowania energią. Przy ulicy Fredry otwarto nowy sklep z rękodziełem artystycznym wykonywanym przez osoby niepełnosprawne ze Stowarzyszenia Radość. Dębickie Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Radość od lat pomaga osobom z różnym stopniem niepełnosprawności. Placówka prowadzi terapię, której celem jest m.in. nauka samodzielności oraz umiejętności radzenia sobie w codziennym życiu. Jedną z form rehabilitacji jest praca, dzięki której osoby z niepełną sprawnością mogą nabrać większej pewności siebie, nauczyć się wykonywania prostych czynności oraz współpracy w grupie. To forma przystosowywania do życia w społeczeństwie. Jednym z projektów realizowanych przez stowarzyszenie jest uruchomienie sklepu z oryginalnym rękodziełem artystycznym wytwarzanym przez uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Jak podkreśla prezes Paweł Morawczyński, otwarcie takiego sklepu nie było łatwym zadaniem, ale pomysł udało się zrealizować. No wszystko musimy sobie zapracować i żeby zrobić teraz to w takim miejscu, w takiej jakości, z takim wyposażeniem, potrzebowaliśmy naprawdę bardzo dużo pieniędzy, no ale dzięki temu, że robimy też dużo własnym sumptem, udało się. Co takiego szczególnego jest w tym sklepie? Dlaczego właśnie tutaj warto przyjść? Przede wszystkim atmosfera i to, że to wszystko, co tam się sprzedaje, tak naprawdę jest wykonywane przez osoby z niepełnosprawnością. Jak dla mnie to jest najważniejsza wartość, że każda z tych rzeczy była wymuskana, wypacykowana przez ich dłonie, przez ich ręce i tak naprawdę wszystko wpakowane tam kupę serducha, żeby to było takie, a nie inne.
Sklep Dekoradość dla Ciebie zlokalizowany jest w Dębicy przy ulicy Fredry 3, podobnie jak restauracja Smaki Radości, która również jest oryginalną formą socjoterapii Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Radość. I oby więcej takich inicjatyw będących skuteczną formą pomocy osobom z niepełnosprawnością. Zachęcamy Państwa do odwiedzenia sklepu z rękodziełem artystycznym podopiecznych Stowarzyszenia Radość. Od 10 do 14 kwietnia w Dębicy odbywać się będzie finałowy turniej Mistrzostw Polski Juniorów w piłce siatkowej. Przez 5 dni dębicka publiczność będzie miała możliwość śledzić rywalizację 8 najlepszych drużyn juniorskich w kraju. Po raz kolejny władze Polskiego Związku Piłki Siatkowej obdarzyły zaufaniem Dębice. Przygotowanie sportowego wydarzenia o takiej randze będzie ogromnym wyzwaniem, jednak sukcesy turniejów, które w poprzednich latach odbywały się w Dębicy, są dodatkową motywacją do przeprowadzenia wspaniałego finału. Do Dębicy przyjedzie 8 drużyn siatkarskich, do tego kadra trenerska i kibice, w sumie około 300 osób. Jest to duże przedsięwzięcie zarówno logistyczne, jak i organizacyjne, ale mam nadzieję, że podołamy. Robimy to już trzeci rok z rzędu, więc trochę doświadczenia nabraliśmy. Co roku staramy się, aby te mistrzostwa były lepiej zorganizowane, przyjemniej, przyjaźniej, a z tego co wiem, kluby chcą do nas chętnie przyjeżdżać, mówią, że jest tutaj dobry klimat. Miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębicy 2 lata temu były gospodarzem finału Młodzieżowych Mistrzostw Polski w piłce siatkowej w kategorii młodziczek i młodzików. Organizacja mistrzostw została bardzo pozytywnie oceniana przez zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej, dlatego również rok temu w Dębicy odbyły się turnieje finałowe Mistrzostw Polski w piłce siatkowej w kategorii juniorek, a następnie finałowy turniej młodzików. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam od środy do niedzieli do kibicowania młodym ludziom w sporcie, a szczególnie zapraszam na finały, gdzie na pewno nie zabraknie emocji. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie Państwa zapraszam na spotkanie z redaktorem Janem Pospieszalskim, prowadzącym w telewizji program Warto Rozmawiać. Spotkanie odbędzie się w najbliższą sobotę, 6 kwietnia o godzinie 15 w Domu Kultury Kosmos. Organizujemy to spotkanie wspólnie z Katolickim Centrum Edukacyjnym Kana i z Akcją Katolicką przy parafii Matki Bożej Anielskiej w Dębicy. Serdecznie Państwa zapraszam. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia.